wysiadła, a przyjechałam z podlodówka, z nowego miejsca. Z całkiem nowego miejsca właściwie. W tym roku przenieśliśmy się z Pryszczowej Góry, gdzie mieszkałam ponad 20 lat, gdzie uprawialiśmy ogród permakultury. Właśnie takie, to było takie dosyć edukacyjne miejsce, gdzie bardzo dużo ludzi przyjeżdżało do nas na początku, właśnie więcej właściwie z Europy, później trochę bardziej właśnie z Polski. Prowadziliśmy tam wiele warsztatów dotyczących tak jak teraz właśnie mówicie, suwerenności żywieniowej, właśnie takiej niezależności żywieniowej, zupełnie odmiennej na owe czasy po prostu metody, o której naprawdę na początku, jak zaczynaliśmy warsztaty, słowo permakultura było zupełnie obce. Było po prostu zupełnie obce. Ludzie nie wiedzieli, do czego to przypiąć, po prostu z czym to łączyć. Pamiętam, że pierwsze warsztaty to na przykład przyjeżdżały, nie wiem, 2-3 osoby. Naprawdę już tacy ludzie, którzy byli wkręceni jakby w jakieś takie podobne nurty ekologiczne i oni troszkę się orientowali, o co chodzi. Ale od tego czasu się to bardzo się dużo zmieniło. Nasze miejsce po prostu stało się takim miejscem, gdzie przewija się, do tej pory się przewija po prostu bardzo dużo ludzi. I to jest taki, na początku to była taka, właściwie jeszcze w tym starym miejscu, to była taka rodzina z otwartym domem, gdzie wiele właśnie ludzi odnajdywało taki albo sens życia, albo po prostu odnajdywało nowy sposób dla siebie, albo wzmacniała się ich motywacja po prostu do zmiany życia, bo już jakby, tak jak dzisiaj ładnie mówiliśmy na wcześniejszym, spotkali się już z tą ścianą, przez którą już po prostu w swoim tym właśnie pędzie miejskim, życiowym, nie są w stanie jakby dalej w ten sposób funkcjonować. A tu widzą właśnie zupełnie coś innego. Tu widzą właśnie taki kontakt i otwarcie się na naturę. Tą współpracę, o której właściwie w permakulturze bardzo dużo mówimy i kładziemy nacisk, współpracę. I w tym momencie jakby ta działalność, którą prowadziliśmy w tamtym miejscu, chcemy rozszerzyć w nowym miejscu. I tak jeszcze raz powtórzę, to już jest podlodówek również pod Lublinem, niedaleko Lublina. Próbujemy tworzyć tam jako taką społeczność zorientowaną właśnie na oczywiście naturę, na ludzi, na współpracę. Ja myślę, że mamy bardzo jakby podobny kierunek. Właściwie mogłabym powiedzieć, że nawet jeden kierunek. Myślę, że możemy obierać po prostu inne ścieżki dochodzenia do tego. Myślę, że jak najbardziej współpraca, bo generalnie permakultura jakby, nie mówię o zasysaniu, ale jakby permakultura bardzo dużo różnych ruchów i takich nurtów obejmuje. Bo po prostu właśnie permakultura, czyli po prostu permanentna kultura, generalnie permanentna kultura, a dla właśnie permanentnej kultury niezbędne jest właściwie podstawowe zdrowe pożywienie, bo od tego właśnie pochodzi. Jeśli mamy zdrowe pożywienie, mamy zdrowe społeczności, tak? I jakby o co nam chodzi? Właściwie o to samo, tak? Właśnie przed chwilą na grupie rozmawialiśmy, porównując taki na przykład wioskowy fundusz, który kiedyś funkcjonował na wsi. Ja tego nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale po prostu i na przykład kupowali jakąś tam maszynę dla tej społeczności wiejskiej. I właśnie dawałam przed momentem przykład, że obecnie w ruchu ekowiosek, które właściwie w większości, jak nie wszystkie, można powiedzieć, że jakby według zasad permakultury, stosują zasady permakultury. Czyli zobaczcie, jak to się wszystko pięknie łączy. I jakby wracając do tej właśnie wypowiedzi, że jakby w tym momencie obecnie
wiele ekowiosek używa właśnie tych starych pomysłów. Trochę w innej formie albo w inny sposób zarządzania. Inny sposób zarządzania, już taki bardziej świadomy i ewolucjonalny, nie odgórny, nie zarządzany odgórny. I to jest też bardzo istotne, że jakby my się sami zaczynamy organizować. Tak jak teraz, dlaczego teraz permakultura tak bardzo jakby wypłynęła? Po pierwsze, jest też więcej ludzi, którzy to robią, ale też są bardzo, jest dużo środków przekazu. Jest im większa, jakby im więcej się ludzi też budzi, tym jakby większe jest pragnienie znalezienia jakiejś alternatywy do tego, co po prostu jest. Jest obecnie, tak, w cywilizacji. I zarówno właśnie permakultura na tą naszą potrzebę odpowiada, ale również odpowiadają właśnie ekowioski, jako po prostu pewnego rodzaju modele życia innego czy alternatywnego, to już sobie możemy sami odpowiedzieć, ale po prostu innego życia, które jest bardziej jakby dąży przynajmniej bardziej do kontaktu z naturą i współpracy z naturą, właśnie tak jak mówię o tych zasadach permakultury, po prostu bazując na tym. Także te społeczności idą w tym kierunku, tylko że trzeba pamiętać, że jakby poszczególne miejsca, poszczególne ekowioski czy poszczególne osady właśnie permakulturowe tworzą ludzie. I czy oni tak naprawdę wewnętrznie dojrzeli do tego, żeby jakby uczciwie powiedzieć, że tak, spełniamy te wszystkie jakby normy etyczne, tak? Czy po prostu jakby wzrastamy wraz z naturą. To, co mogę powiedzieć, to coś jakby, nie wiem, myślę, że w jakiś sposób ze mną współgra, to, że nasz jakby w przestrzeni tych 20 lat po prostu obserwuję też u siebie właśnie takie zmiany, bo ja też byłam dziewczyną z miasta. Ja po prostu byłam dziewczyną z miasta, która nagle zjawiła się na wsi i co? I po prostu trzeba wszystko ze wsi, na wieś przywieźć z miasta, bo nic nie ma. Bo ja nie umiem na przykład, nie wiem jak się rzodkiewkę wsiewa. Po prostu ja nie wiem, nie wiedziałam takich podstawowych rzeczy, jak to zrobić, mimo tego, że jakieś tam doświadczenie w rodzinie jest. Ale po prostu ja tego nigdy nie planowałam, nigdy nie byłam tym zainteresowana. I teraz nagle po prostu staję przed faktem, jest potrzeba, no bo co? To jest właśnie jakby ta suwerenność, czy ta niezależność, bo tutaj bardziej myślę, że można powiedzieć w tym roku, że nie chodzi o jakby suwerenność, to jest tylko gra słów, ale właśnie tą niezależność. Ja na przykład wolę to słowo, taką niezależność właśnie od zewnętrznych źródeł. Jeśli, nie wiem, jeśli na przykład ropa nam się nagle wyleje gdzieś, tak, zniknie, to my zachowując swoje własne nasiona, jesteśmy w stanie po prostu wyhodować swoje pożywienie, wyprodukować kolejne miliony tych nasion, tak, i wyżywić kolejne miliony po prostu ludzi. To jest to. Im więcej ludzi to robi, nawet w małej skali, to jest po prostu tym ważniejsze jest właściwie dla całego społeczeństwa, bo wtedy też wiemy, skąd to pochodzi, dlaczego ja to jem, czy mi to smakuje, czy to jest dla mnie dobre, to jest jakby większa, budzi się taka też większa właśnie świadomość, to jest to, co chciałam powiedzieć właśnie o tej transformacji przez 20 lat, że jakby właśnie ten kontakt z naturą i to własnoręczne tak naprawdę, własnoręczna uprawa, własnoręczne jakby doświadczanie tego życia, takiego prostego, bo tutaj to jest właśnie też bardzo istotne, że my sobie jakby za bardzo, myślę, komplikujemy życie. Czy w miastach, czy na wsi. Po prostu komplikujemy sobie życie, a właśnie jakby takim kluczem do takiego chyba szczęśliwego i dobrego życia to jest właśnie upraszczanie. Tak jak powiedziałaś dzisiaj o tym ruchu La Campesina, tak? Tak jak po prostu mówisz o ruchu Neleni, tak jak ja Ci powiem o Global Eco Village Network. To jest po prostu sieć ekowiosek ekologicznych na całym świecie, bo my właściwie, nie wiem, czy wszystkie kontynenty, wszystkie zamieszkałe kontynenty, może tak. I co się dzieje? Po prostu jaka jest jeden z takich właśnie celów istnienia tego
już teraz coraz bardziej jakby wyraźnie, bo współpracuję już od wielu lat po prostu z nimi i jakby uczestniczę w tych wszystkich debatach i tak dalej. Jeden z podstawowych celów to jest wpływ właśnie na globalną politykę. Właściwie, nie wiem, czy znane jest Wam nazwisko Robert Hall, między innymi po prostu uczestniczy w komisjach europejskich na wszelkiego rodzaju debatach. Tam, gdzie się po prostu da wpłynąć, gdzieś rozmawiać, lobbować, tam po prostu jadą emisariusze. I im większa organizacja, i dlatego tutaj też jest taki nacisk właśnie, znaczy nacisk, może nie, ale im więcej tak naprawdę, im więcej nas jest, tym mamy większą siłę. I do czego również dążą te organizacje. I to jest po prostu bardzo jakby podobny nurt, tylko że właśnie ekowioski jakby są pewnymi modelami, mogą służyć jako modele rozwiązań cywilizacyjnych, mogą służyć. A po prostu, a tutaj rolnictwo, no to jakby inaczej, bo to jest jedna dziedzina. Ekowioski łączą wiele dziedzin naszego życia, tak jak i permakultura mówi o różnych, tak, wymiarach. Także to dlatego to jest tak bardzo wszystko połączone. Mówimy tak holistycznie, całościowo, obrazowo. Nie zostajemy tylko przy ogrodnictwie, czy przy rolnictwie, czy po prostu przy żywności. Tworzymy kulturę, ekonomię nową i społeczeństwo. Także tak to wygląda. Generalnie o co nam chodzi? O wszystkim tym ruchom. O to, żebyśmy po prostu byli zadowoleni, szczęśliwi i zdrowi, tak? Powiem tak, bardzo się cieszę, przede wszystkim bardzo się cieszę, że tutaj jestem, bo jakby dotykam polskiego środowiska. Właśnie powiem szczerze, że nie byłam na tego typu spotkaniu w Polsce. Raczej uczestniczę właśnie w międzynarodowych spotkaniach i tak. Tak jak Polacy po prostu często mają właśnie ten, nie wiem, tak generalizując, kompleks po prostu, że my no nie może nie jesteśmy aż tacy fajni, że nie, może nie jesteśmy aż tacy dobrzy, że może tam na zachodzie to lepiej wiedzą. Wcale tak nie jest. Po prostu Polska jest bardzo silna, my mamy bardzo dużo prężnych ruchów, mamy po prostu bardzo dużo fajnych, ciekawych ludzi, dużo fajnych pomysłów i to trzeba po prostu coraz bardziej na zachodzie pokazywać i promować nas generalnie, i promować nas. Jeszcze taką osobistą właśnie rzeczą jest to, że jestem tu, że właśnie doświadczam i że cieszę się, że właśnie ten taki duch współpracy w Polsce bardzo rośnie. I powiem szczerze, że patrząc właśnie na Mieleni, tak, obserwuję i powiem szczerze, że właśnie i tak samo ruch ekowioskowy w Polsce, tak jak też dzisiaj chyba czy wczoraj wspominałam, że po prostu jakby jest świeża krew. I poprzez właśnie tą otwartość, tą już taką, nie taką zaściankowość, tak jak jeszcze może te wcześniejsze pokolenia, generacje, tylko po prostu właśnie poprzez tą otwartość i taką łatwość już komunikacji i już jakby ludzie zobaczyli, że właśnie bardziej ta współpraca zaczyna się opłacać, że to jest inteligentniejsza opcja po prostu niż to, co do tej pory było. Nie jest, bo ja właśnie wprowadzam te nowe obecnie, właśnie tak na świeżo zupełnie. I to ciekawe. Przede wszystkim to, że niestety, ale właśnie ci, którzy tak wkraczają na wieś, to mają tendencję do nauczania też. A tutaj po prostu nie chodzi o to, żebyśmy wchodzili i nauczali właśnie tych starszych ludzi, którzy tam już mieszkają rdzennych, bo my wiemy lepiej, tylko po prostu uczyli się nawzajem od siebie, pokazywali im te nowinki, a może akurat złapią, a może po prostu im się to spodoba. I powiem to, że robię to już od 20 lat, no i po prostu z jakimś tam rezultatem. Oczywiście bardziej, szybciej ludzie łapią te rzeczy z miasta, ci, którzy nie mieli doświadczenia, ale to tylko wynika z tego,
że po prostu człowiek ma swoje przyzwyczajenia, od których jest bardzo trudno odejść. Okay. Także dziękuję.